Dzień dobry. Naszym gościem o poranku jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Witamy, panie prezydencie. Dzień dobry. Witam, witam. Większość sejmowa przyjęła w piątek po południu ustawę o komisji badającej wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. To jest ustawa godząca w fundamenty demokracji w Polsce? Zdecydowanie. To jest... Wiele ustaw było wątpliwych, konstytucyjnych, było niekonstytucyjnych, ale to jest skrajnością. To jest moim zdaniem coś, co absolutnie podważa jakiekolwiek zasady konstytucyjności i demokracji. A po co PiS-owi ta ustawa? Chodzi o wyeliminowanie Donalda Tuska? Myślę o dwie rzeczy. Krótkoterminowo chodzi o to, żeby sama komisja poprzez jakieś przesłuchania, działania wywołała szum w okresie kampanii przedwyborczej, czyli bez większych dowodów czy nawet zgłębiania się można było łatwo rzucać oskarżenia wobec różnych postaci. A długoterminowo myślę, że może chodzić o wyeliminowanie właśnie Tuska, może Waldemara Pawlaka, czy kilku czołowych postaci opozycji. No i w tym sensie no to nie będzie się wiele różniło od tego, co przed II wojną światową Piłsudczycy robili z opozycją, czyli wsadzali do Berezy Kartuskiej. No, tam był obóz, tu obozu nie będzie, ale będzie 10 lat zakazu pełnienia funkcji publicznych, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie. Więc wie pan, z demokracją to nawet nie ma nic wspólnego. To nawet nie jest 100 kilometrów od demokracji. Panie jest... prezydencie, teraz piłka jest po stronie prezydenta Andrzeja Dudy. Podpisze pana zdaniem? Mam nadzieję, że nie, ale być może skorzysta z takiego salomonowego rozwiązania, skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. To też nie byłoby dobre, ale czekamy na jego decyzję. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski zostaje z nami już w internetowym radiu RMF24. Zapraszam tam słuchaczy, którzy byli z nami w RMF FM. Za chwilę zapytam m.in. o rosyjską rakietę, która wylądowała w Polsce, o los Mariusza Błaszczaka, o wybory i nie tylko. Portal rmf24.pl i aplikacja RMF On, tam nas znajdziecie. Tomasz Weryński, zapraszam. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski jest z nami w radiu RMF24. Panie prezydencie, no właśnie, jaki jest taki szerszy sens z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy, aby taka komisja działała? No bo na Tusku świat się faktycznie nie kończy. Czy to będzie taka maszynka do eliminowania groźnych opozycjonistów? Nie, ja myślę, że opozycjonistów, ale także na przykład mediów, bo tam jest bardzo szeroki zestaw, że tak powiem, osób, które można uznać za osoby działające na korzyść Moskwy czy Rosji, więc to może być używane bardzo szeroko. Wie pan, historia trochę takich komisji zna i to w krajach demokratycznych, bo przypominam sobie, to były lata 50., czas szczytu zimnej wojny, komisję McCarthy'ego w Kongresie Amerykańskim, która z ogniem w oczach szukała w różnych środowiskach komunistów i ludzi właśnie związanych z Rosją. Później po latach powstało mnóstwo filmów i książek na ten temat, które pokazują właśnie niedemokratyczność, bezprawność tego działania. Także jak mówię, świat takie rzeczy zna. A podziela pan opinię części opozycji, która twierdzi, że ta ustawa pachnie trochę Białorusią i łukaszenkowskimi metodami walki z opozycją? Czy to jest za daleko? Pachnie Putinem? Nie, no to nie jest za daleko. No, wie pan, czy to by jest Łukaszenko czy Putin, można było powiedzieć, jeżeli ona powstanie, zobaczymy jak będzie działała. Natomiast my mówimy w tej chwili o zagrożeniu, które to jest z tym związane. I tu niewątpliwie mamy do czynienia z pomysłem niedemokratycznym, z pomysłem bezprawnym, z pomysłem niekonstytucyjnym, no to w jaką logikę to wpisuje się? No właśnie w logikę takich autokratów jak Putin czy Łukaszenka. Pamiętajmy, że Rosja już wprowadziła swego czasu ustawy, które zabraniają działania organizacji pozarządowych, finansowania z zewnątrz, ponieważ wszystko to są organizacje jakby szpiegowskie, niemalże agenturalne i tak dalej, i tak dalej. No, różne są metody walki z niezależnymi ośrodkami i ta komisja może w Polsce również być takim zalążkiem, że tak powiem, walki ze wszystkim, co jest niepisowskie, czyli nie chcę ulec PiS-owi. No właśnie, politycy suwerennej Polski mówią, że ta ustawa pozwoli postawić na przykład wspomnianego przez pana Waldemara Pawlaka przed Trybunałem Stanu, zapewne Donalda Tuska również. Sądzi pan, że to możliwe?
Znaczy możliwe. No jeżeli czytać wprost, no to oni tego to chcą zrobić. Znaczy oni chcą udowodnić, że Polska ulegała wtedy wpływom rosyjskim, na przykład kupując ropę i gaz z Rosji i podpisując umowy gazowe z Rosją. Natomiast to jest myślenie całkowicie ahistoryczne, dlatego że wtedy tą ropę i gaz kupowali wszyscy. Później się okazało, że Polska także za czasów Kaczyńskiego i Morawieckiego też kupuje w ostatnich tygodniach i miesiącach. No bo tak to było ułożone. To było najbliżej, to było najtaniej i tak dalej, i tak dalej. Więc wie pan, ja nie wiem, w jaki sposób oni chcą to wszystko argumentować i jak chcą przekręcać fakty, czy naciągać te fakty, ale no, w tą stronę to idzie. No, wydaje mi się, że akurat ci ludzie, ci politycy jak Kowalski, no właśnie wprost wyrażają to, co między sobą ludzie Zjednoczonej Prawicy mówią, no, że wreszcie dopadniemy Tuska. Nie mogliśmy dopaść go w żaden inny sposób. Ciągaliśmy go po prokuraturach, próbowaliśmy go zdezawuować medialnie. Przecież telewizja publiczna robi to już wiele lat i to niemalże codziennie. I on ciągle ma te 20 kilka% głosów i może być, tak, jest liderem opozycji. No więc co nam jeszcze zostało? No została nam ta komisja, która w krótkim czasie będzie chciała go, tak powiem, oskarżyć o Bóg wie co i nawet nie doprowadzając sprawy do końca spowodować, że iluś wyborców się zastanowi czy zawaha i nie zagłosuje na niego. Taka jest kalkulacja. No a jeżeli starczy czasu, to oczywiście doprowadzić procedurę do końca i wykluczyć go z życia publicznego. No. Panie prezydencie, Naczelna Rada Adwokacka i w ogóle Palestra bije na alarm, że ta ustawa jest po prostu niekonstytucyjna. Myśli pan, że to jest argument, który może trafić do Andrzeja Dudy? On musi trafić do Andrzeja Dudy. Moim zdaniem, jeżeli Andrzej Duda, zdając sobie sprawę z niekonstytucyjności tej ustawy, a dzisiaj przeczytałem wypowiedź pani poseł, posłanki z PiS-u, która wstrzymała się od głosu, Siarkowska chyba, tak, to właściwie ona mówi wszystko to, co trzeba. To jest wystarczające jako uzasadnienie prezydenta, żeby nie podpisywać tej ustawy, ponieważ to jest skrajnie niekonstytucyjne. A prezydent zgodnie z ustawą zasadniczą ma stać na straży konstytucji. No więc... Opozycja mówi z kolei, wie pan, że Andrzej Duda może nie podpisać tej ustawy ze względu na to, że liczy na międzynarodową karierę i że to jest taki bardziej chyba sensowny dla niego powód. No, wie pan, po pierwsze, ustawa jest niekonstytucyjna i to już wystarczy, żeby jej nie podpisywać. Jeżeli z tym związane jest również myślenie, żeby nie zepsuć opinii o sobie i w kraju, i za granicą, to ja nie mam nic przeciwko temu, bo w moim przekonaniu podpisanie tej ustawy no, spowoduje, że w gruncie rzeczy ta prezydentura, która już tak trochę wydawała się w drugiej kadencji, idzie w stronę pewnej niezależności, odpowiedzialności. Sądzę, że Andrzejowi Dudzie należy oddać, że w sprawach ukraińskich zachowuje się naprawdę zgodnie i z racją stanu Polski, z racją stanu Ukrainy, i z racją stanu Europy, więc myślę, zmarnowanie tego dorobku i taka ogromna skaza na wizerunku Andrzeja Dudy jest mu niepotrzebna. No. Panie prezydencie, komisja będzie się poruszać w przestrzeni między 2007 i 2022 rokiem, no czyli w razie czego pana chyba nie będą wzywać. Pan karierę polityczną, zdaje się, w 2007 zakończył. No tak, bo jestem im do niczego niepotrzebny, ale jeżeli rozpędzą się, to być może. No. No pewnie mieliby ochotę, bo PiS zapewne pamięta, jak zarzucali panu lobbying na rzecz Rosjan. Myślę o sprawie przejęcia Tarnowskich Azotów przez rosyjski Akron. Pamięta pan tę sprawę? No oczywiście, że pamiętam, tylko nie był żaden lobbying, to była po prostu kwestia, skoro zwrócono się do mnie z pytaniem, czy to w ogóle wchodzi w grę, czy nie, i to pytanie zostało zadane, odpowiedź została udzielona szybko, że nie i koniec tematu. To myślę, że późniejsze działania już takie czysto finansowo-ekonomiczne, które prowadził bank, którym kierował Mateusz Morawiecki, to powinno być, czy to może być tematem dla obrad tej komisji. Natomiast jeżeli ktoś by chciał mnie zapytać, czy rzeczywiście pytano mnie o taką możliwość w czasach, oczywiście daleko jeszcze przed 2014 rokiem, czyli przed aneksją Krymu, kiedy wydawało się, że Rosja może być jakimś partnerem gospodarczym, to oczywiście ja się z tego nie wycofuję, natomiast też przyjąłem z całkowitym zrozumieniem stanowisko rządu Tuska, i że to jest kwestia strategiczna i oni tego robić nie będą. Natomiast a nie miał pan wtedy obaw, że wchodzenie tego rosyjskiego kapitału do Polski jednak mogłoby być niebezpieczne wtedy? Wie pan, wtedy była inna atmosfera, jak rozumiem, wokół Rosji. W którym wierzyliśmy i to nie
tylko myślę, że w ogóle na świecie, że w Europie wierzono, że ta koncepcja, że Rosję traktuje się jako jednak partnera, z którym można, że tak powiem, prowadzić zgodnie z prawem i interesy, no ona była dosyć powszechna. To się zmieniło. Dla mnie taką datą zwrotną, momentem zwrotnym i datą graniczną tego wszystkiego, to jest rok 2014, kiedy oni dokonują tej całkowicie, tak powiem, brutalnej aneksji Krymu i popierają separatystów w Doniecku i Ługańsku. A to było wiele lat wcześniej, więc... No, prezydencki doradca Bronisława Komorowskiego Tomasz Nałęcz przekonywał wtedy, że uległ pan wówczas czarowi właściciela Akronu. Zgodzi się pan z tym? Nie, czarowi. No, ja pracowałem z nim w takiej radzie pojednania, którą była stworzona przez Europejski Kongres Żydów, do której on zaprosił wielu byłych polityków z Europy, ponieważ on był przewodniczącym tej rady. No i myśmy działali na tej niwie, znaczy to nas interesowało. Myśmy organizowali różne wydarzenia związane z i uczestniczyliśmy w nich z wyzwoleniem obozu w Oświęcimiu, z takimi akcjami właśnie pojednania w różnych środowiskach. A ta sprawa no, wyniknęła jakby z pytania, które zostało zadane i to nie była żadna kwestia uroku, tylko kwestia no, po prostu pytania i odpowiedzi na to. I jak mówię, wtedy rząd Tuska, co warto też zauważyć, bo rozumiem w dyskusjach na temat, jak bardzo Tusk ulegał różnym wpływom, no to akurat świadczy na jego korzyść, że odpowiedź rządu polskiego była twarda, że tego przyjąć nie można. Natomiast później w ramach różnych działań biznesowych Bank Morawieckiego bardzo pomagał tej firmie, to już ja z tym nie mam zupełnie nic wspólnego, żeby część udziałów w Azotach firma rosyjska przejęła. Więc wie pan, gdybym miał powiedzieć, kto w tej sprawie powinien stanąć przed tą teoretyczną, jeszcze nie powstałą komisją, to na pewno Mateusz Morawiecki. Tusk może to brać jako absolutnie dowód na swoją niewinność i przezorność, a ja mogę uczestniczyć jako no, świadek tych wydarzeń w bardzo niewielkim zakresie. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski jest gościem Radia RMF24. Panie prezydencie, zostawmy już ten temat. Chciałem pana zapytać o rosyjską rakietę, no bo sprawa trochę ucichła. Pewnie zresztą o to chodziło, no ale co by pan zrobił na miejscu Andrzeja Dudy w takiej sytuacji? Po jednej stronie wojsko, generalicja, która ma swoją wersję tych wydarzeń, po drugiej Mariusz Błaszczak, który również wygłosił swoje oświadczenie. No tu jest prezydent w kłopocie, bo przede wszystkim jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i on musi mieć pełną wiedzę na ten temat. Czyli prezydent musi wiedzieć po pierwsze, jak się stało, że ta rakieta wleciała na polskie terytorium, do którego momentu była ona kontrolowana, czy rzeczywiście poderwano samoloty, czy nie. Dlaczego stracono ją z radarów, dlaczego nie znaleziono szczątków tej rakiety, są wszystkie pytania, na które muszą być udzielone odpowiedź, przede wszystkim ze strony wojska. No ale jest druga część, kiedy się władza cywilna, która sprawuje cywilną kontrolę nad wojskiem w Polsce, dowiedziała o tym. Bo jeżeli rakieta leciała w grudniu, a minister obrony narodowej dowiedział się w kwietniu, no to jest ogromne oskarżenie w stosunku do wojska. To nie ma prawa się zdarzyć, bo i minister obrony, i zwierzchnik sił zbrojnych powinni być informowani o tym w czasie realnym, czyli w grudniu. No jeżeli minister Błaszczak mówi nieprawdę, no to jest problem z ministrem Błaszczakiem. No a wierzy pan generałom, czy Mariuszowi Błaszczakowi? Ja wierzę generałom z jednego względu. Ja pracowałem jako zwierzchnik sił zbrojnych z generałami i wiem, jak ten system w wojsku działa. Tam jest mnóstwo szczebli, tam pozostają ślady. Tam się nie da ukryć tego rodzaju wydarzeń. A w ogóle oficerowie, generałowie są bardzo czuli. Oni na wszystko chcą. No właśnie, mieć. Ale jeżeli Mariuszowi Błaszczakowi będzie zależało, żeby to ukryć, to będzie w stanie to ukryć? Myślę, że w tej chwili już jest trudno, dlatego że rzecz się wylała i w jakimś momencie no, ktoś będzie musiał jednak ustosunkować się do tej kwestii, choćby prezydent Duda. Ja mam inne podejrzenie, dlaczego tak jest w tej chwili taka obawa przed pokazaniem wszystkich faktów, że decyzja o ukryciu tego wtargnięcia na polskie terytorium rakiety to nie była indywidualna decyzja ministra obrony narodowej. Ja uważam, że w tym uczestniczyło kierownictwo państwa polskiego, to znaczy i to prawdziwe, czyli i prezes Kaczyński zapewne, i premier, nie wiem jaką rolę tutaj miał prezydent, ale nie wyobrażam sobie też, że zwierzchnik sił zbrojnych nic o całej sprawie nie wie od grudnia do kwietnia, a później od,
i dalej. Wie pan, no przecież paradoks tej sytuacji polega na tym, że taka rakieta jest prawdziwym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i nie można tak przejść sobie nad tym, a coś tam przeleciało, wleciało, nie ma tematu. Poza tym, gdyby ta dzielna kobieta, która zrobiła sobie przejażdżkę konną po lesie, nie znalazła tego, to ani pan, ani ja w ogóle byśmy na ten temat nie rozmawiali, bo byśmy nie mieli zielonego pojęcia, że coś takiego się wydarzy. No a jakie ma pan zdanie w ogóle na temat tego, że ta rakieta serio przeleciała pół Polski, nic jej nie zestrzeliło? No, rodzi się takie pytanie, czy możemy się czuć bezpieczni? No, i odpowiedź jest prosta, że nie możemy. No, jak możemy, skoro to się wydarzyło? I mało tego, przecież do samego końca, dopiero w kwietniu, czy ostatnio informowano, że ta głowica była betonowa, czyli ona nie niosła takiego wielkiego zagrożenia, no bo tylko punktowe, tam gdzie by trafiła, tam mogła dokonać zniszczeń. No ale przecież to mogła być inna głowica. Więc jeżeli raz, że ta rakieta wlatuje, to już jest źle, ale to, że władze, jeżeli trzymać się opowieści ministra Błaszczaka, dowiadują się o tym w kwietniu, no to już jest prawdziwa tragedia. No, były prezydent Bronisław Komorowski 2 tygodnie temu, dokładnie o tej samej porze, przekonywał właśnie, że nie jesteśmy bezpieczni, więc miał podobne zdanie na ten temat i że nasza obrona przeciwrakietowa jest w zasadzie fikcją. Może fikcja nie jest, ale jest ewidentnie dziurawa. No, ten fakt to pokazuje. Ale jak mówię, pan pytał, co powinien zrobić prezydent Duda, więc odpowiadam raz jeszcze i krótko. Jako zwierzchnik sił zbrojnych powinien sprawę absolutnie wyjaśnić precyzyjnie i przedstawić to opinii publicznej, bo nam się to należy. Wnioski personalne, nie wiem, czy w stronę wojska, czy w stronę cywilów, powinien również zasugerować. No dobrze, panie prezydencie, wybory nam się zbliżają. Widzi pan możliwość, żeby opozycja pokonała Zjednoczoną Prawicę? Ciągle widzę tę możliwość. Wie pan, te wybory będą bardzo wyrównane, bo to jest w ogóle jakby znak czasów obecnych. Nawet ostatnie, wczorajsze wybory w Turcji, to jest 52% do 48%. Wybory w Finlandii, bardzo wyrównane. Właściwie gdziekolwiek wybory się nie odbywają, one są wyrównane. Więc dzisiaj moim zdaniem szanse obu obozów są równo pół na pół. Kampania prawdziwa, ta najbardziej aktywna jest przed nami, a zadecydować mogą szczegóły, zadecydować mogą pewne fakty 3 tygodnie przed wyborami, 2 tygodnie przed wyborami, które lekko, że tak powiem, przekierują ten procent głosów w jedną czy w drugą stronę. No właśnie, sądzi pan, że Platforma weźmie ostatecznie udział w licytacji na obietnice wyborcze? Wie pan, jeżeli ta licytacja już wykroczy poza jakąkolwiek logikę, to nie powinna brać udziału. Natomiast oczywiście trzeba też powiedzieć wszystkim, którzy zżymają się na te obietnice socjalne, no, że wybory trudno się wygrywa, obiecując ludziom pot, łzy i krew, no bo oczekiwania są również takie czysto praktyczne, no, pomocy dla różnych środowisk. No właśnie, jak pan w ogóle ocenia to, co zaproponował Jarosław Kaczyński? Bo mam wrażenie, że ludzi jakoś nieszczególnie porwało, nawet to 800+. No, bo już jest 500, no jest 800, więc oni mogą to traktować jako taką antyinflacyjną waloryzację. To nie jest nowy element. Natomiast ja bym bardziej poszedł, gdybym był dzisiaj współtwórcą programu opozycji, w stronę pewnych uzasadnionych i takich policzonych propozycji dla środowisk, które rzeczywiście powinny oczekiwać poprawy swojego bytu. To jest cała sfera budżetowa, to są nauczyciele, to jest także służba zdrowia, szczególnie na tych niższych poziomach, czyli pielęgniarek, czyli tych lekarzy rozpoczynających swoją pracę, stażystów czy innych. Tu jest mnóstwo grup społecznych, które mają prawo do poczucia, że są outsiderami w tej sytuacji, no, w sumie jednak dobrobytu ekonomicznego, jaki w Polsce mamy od kilku lat. Więc, panie prezydencie, a nie ciągnie pana, żeby wrócić do polityki? Nie, nie ciągnie. No wyobrażam sobie, że mógłby pan namieszać na scenie politycznej. Dziękuję bardzo, ale nie ciągnie. Byłby się pan w stanie dogadać na przykład z dzisiejszą lewicą, czy to już nie jest to nie, środowisko? Dogaduję z nimi, ja mam z nimi dobre kontakty, tylko to jest właśnie dzisiejsza lewica. Ja jestem reprezentantem tej lewicy starszej, historycznej. Myśmy swoje zrobili. Za jedno ocenianie jesteśmy dobrze, za inne nie. Ale wie pan, no, trzeba mieć poczucie czasu.
W moim przekonaniu jest młode pokolenie, zdolne są bardzo młode panie, które znakomicie mogą walczyć o głosy, mówię o lewicy. Także ja patrzę na lewicę z nadzieją i wierzę, że ona wyjdzie z tego takiego zaklętego kręgu, tych około 10%, które ma w wielu sondażach, że może zdobyć więcej głosów, szczególnie wśród młodych wyborców, wyborców, którzy pójdą pierwszy raz głosować. I wie pan, mnie na przykład ujęło, byłem na takiej konferencji niedawno, gdzie też występowałem i była taka dyskusja panelowa, w której wziął udział Adrian Zandberg, tam był też i szef Partii Pracy Witkowski, i szef PPS-u Konieczny, i Robert Biedroń. I ostatnie pytanie dziennikarki, czyli prowadzącej, było takie, no gdyby tak w twicie powiedzieć, co chcecie zrobić, gdybyście weszli do władzy. Wszyscy mówili sensownie, ale na przykład Zandberg powiedział wybitnie, powiedział trzy rzeczy. Natychmiast, gdybyśmy byli przy władzy, trzeba podnieść płace w budżetówce, w ciągu roku przygotować program mieszkaniowy, który stworzy dostępność mieszkań komunalnych, mieszkań pod wynajem, szczególnie dla młodych ludzi i w ciągu całej kadencji przygotować Polskę do zmniejszenia czasu pracy. Wie pan, można się z tym zgadzać, można nie, ale to jest bardzo interesujący program. Czyli dziś pana głos jest za lewicą, tak? Tak, tak. Zdecydowanie tak. I nie tylko ze względów sentymentalnych, historycznych, ale ze względu na potencjał, który mają i ze względu też na to, że wiele rzeczy mają przemyślanych i wydaje mi się potrzebnych Polsce. A 4 czerwca zamierza pan wspierać Donalda Tuska? 4 czerwca z całego serca wspieram Donalda Tuska i ten marsz i wierzę, że to będzie potężna demonstracja, która doda siły opozycji, takie da wrażenie szansy wyborczej, emocjonalnie ich... Ale pana nie będzie. Ale ja 4 czerwca promuję moją książkę w Gdańsku, co już było zaplanowane dużo wcześniej i nie mogę tego zmienić, bo tam czekają na mnie również czytelnicy. 3 będę w Opolu, 4 będę czerwca w Gdańsku. Już tego planu, że tak powiem, które wydawnictwo zresztą ustalało, nie ja, wydawnictwo Znak, nie mogę zmienić ani zniszczyć, bo to się nam wszystko zawali wtedy. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za rozmowę. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski był gościem Faktów RMF FM i Radia RMF 24. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Życzę dobrego dnia. Dobrego tygodnia życzę.